Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym będzie unboxing dwóch skorpionów i głównie feeding. Teraz możecie widzieć dorosłą samicę Leiurus brachycentrus. Jej karmienia nie będzie, bo najzwyczajniej nie chce jeść. Wiem, że dawno nie było filmu, ale nie miałem czasu i materiału. Teraz przechodzimy do unboxingu paczki i jak widać jest ona bardzo dobrze pancernie zapakowana. Doszła ona do mnie wcześniej, kiedy było ciepło, dlatego nie ma w paczce żadnego heatpacka. W paczce znajdują się dwa złote skorpiony. Są one dorosłe, jest to samiec i samica. Skorpiony te pochodzą z Mandżurii i Chin. Jest to jeden z najbardziej odławianych gatunków. Posiadają one w miarę silny jad i są szybkie. Żyją w stadach i bardzo rzadko się zjadają. Wolą one niską wilgotność i temperaturę w granicach 29 stopni. Zaraz się dowiemy, czy żyją i pokażę Wam terrarium, jakie im urządziłem. Terrarium ma wymiary 30x30x30. Sądziłem, że skorpiony z tego gatunku są większe, dlatego wcześniej przygotowałem tak duży zbiornik, jednak są one na niego za małe. Były one w nim tylko 2 dni i przeniosłem je do nowego pojemnika. Bardzo mi się podoba to terrarium, jednak nie mogą one go zasiedlić. Nazwa łacińska tego skorpionu to Mesobutus martensi. Skorpiony te nie są polecane dla początkujących. Charakteryzują się one złotym, świecącym ubarwieniem. Jak widać, pierwszy skorpion żyje. Ten osobnik to samiec, a poznałem to po wystającym zębie na ruchomej części szczypiec. Fajny, ruchliwy skorpion i od razu próbuje uciec. Gdy dobijecie 100 subskrypcji, pokazuję całą hodowlę, wszystkie zwierzęta po kolei. No to teraz pora na wypakowanie samicy. Jest duża szansa, że samica ta jest w ciąży, ponieważ pochodzi ona z odłowu, a duża część dorosłych samic pochodzących z odłowu właśnie są w ciąży. Jak widać, ona też żyje. Tak prezentuje się w nowym pojemniku akurat samiec, bo wyszedł on i się pokazał. Taki pojemnik w zupełności wystarcza dorosłej parze. No to teraz druga część odcinka, czyli karmienie. Na pierwszy ogień idzie Parabutus transvallicus, z którego był odcinek na kanale. Nie wyliniał mi ją do tej pory, nic nie jadł przez bardzo długi okres, próbowałem go nakarmić i zjadł. Bardzo fajny, czarny, agresywny skorpion. I znowu ten sam osobnik.
Teraz możecie widzieć Terulius Grandidieri. Wyseksowałem go i jest to samica. Skorpion o słabym bądź średnim jadzie, bardzo fajny dla początkujących. Teraz możecie widzieć samicę Androctonus australis. Jest to prawdopodobnie najsilniej jadowity skorpion, dlatego nie jest polecany dla początkujących. Następnie skorpion, który był w wcześniejszym odcinku, jest to Centruroides gracilis, wyliniał mi on. I to jest jego pierwsze karmienie po wylince. Bardzo ładnie ubarwiony skorpion. Teraz bez karmienia i parę kadrów na Titeus cerulatus. Jest to ostatni skorpion w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli dobijemy 100 subskrypcji, pokazuję wszystkie skorpiony i ptaszniki po kolei, całą hodowlę. Dzięki za oglądanie. Cześć. Pozdrawiam, Kuba Tysiak.